I tak jak Państwu obiecałem, kolejny gość Wolnych Głosów, tym razem w studiu na żywo, z czego się bardzo cieszę. Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Witam, panie prezesie. Witam serdecznie. Jesteśmy w Wigilię święta, rocznicy, wspomnienia. Różnie określa się dzień 1 sierpnia. Ale jedno jest pewne, jest to bardzo ważny dzień dla warszawiaków, w ogóle dla Polaków. Tak naprawdę tragiczna rocznica, bo tak trzeba powiedzieć. Dlatego nie święto. Słucham? Dlatego raczej nie święto. No ale celebrujemy, tak? Celebrujemy pamięć o naszych współrodakach, którzy się do tego boju zerwali i których mnóstwo w wyniku tego powstania zginęło. Ważny dzień. I ten dzień jest takim dniem niesamowitej tożsamości, prawda? Kto raz chociaż był w Warszawie z obcokrajowców, no mógł się przekonać, że 1 sierpnia, godzina W, to jest coś niesamowitego, ewenement na skalę światową, ale ten ewenement kuje. Kuje niektóre środowiska, niektórych ludzi. Co roku powtarzają się jakieś zarzuty wobec planowanego marszu powstania. I te zarzuty za każdym razem są te same i niestety w tym roku również marsz się jeszcze nie odbył, wszyscy na niego czekamy, szykujemy się do tej rocznicy, a pojawiły się po raz kolejny te same zarzuty. Przypomnijmy może, jakie zarzuty się pojawiają? Zarzuty są zawsze te same, czyli o jakąś mityczną mowę nienawiści, o jakieś kryptofaszyzm, o jakąś niechęć, nietolerancję, prawda, brak tutaj ksenofobii, no te hasła, fobii tam się wymienia bardzo, bardzo wiele, ale ogólnie przekaz jest taki, ci ludzie nie mogą uczestniczyć w tych obchodach, bo oni do tego nie mają prawa, bo my tutaj z pozycji autorytetu będziemy dzielili na tych prawych i na tych lewych, w sensie sumienia, nie? W sensie polityki, prawda? Oni są tymi prawymi w sensie sumienia, a my tymi, którzy powinni być wysłani gdzieś na margines. Myślę, że z jednej strony to dobrze, bo to pokazuje, które środowiska chcą być za wspólnotą narodową, które chcą upamiętniać różne uroczystości, bo przecież to nie dotyczy tylko Marszu Powstania Warszawskiego. No najgłośniejszy jest Marsz Niepodległości 11 listopada. Marsz Niepodległości, ale wiele innych imprez. Dzisiaj tamte środowiska lewicowo-liberalne tutaj... Pan redaktor mówi o Otwartej Rzeczpospolitej, o rabinie Szudrichu, bo to oni wystosowali, Gazecie Wyborczej stosowali te pismo, które mówiło, czy ten list otwarty o tym, żeby nie dopuścić do marszu tych nienawistników, którymi... Po raz kolejny zresztą, bo to samo było rok temu, to samo było dwa lata temu. Dwa lata temu była taka kuriozalna sytuacja, próba rozwiązania marszu, tak, za symbole zakazane w polskim prawie. A te symbole zakazane w polskim prawie to był swastyka i sierp i młot przekreślone, prawda? Czyli wyrażę na koszulkach, na banerach. To się pojawia bardzo często w tej warstwie symbolicznej, właśnie patriotycznej, tak? No, czyli nasz opór, tak? Tego nie chcemy, tych klientów nie obsługujemy. A zostało to potraktowane właśnie zupełnie na opak. No, to jest, te symbole przekreślone są bardzo czytelne. No, ktoś o bardzo złej woli musi interpretować zupełnie inaczej, tak jak pan redaktor powiedział, na opak. Ja tutaj woli ścisłości chciałbym powiedzieć o tym, że nie ma takiej symboliki konkretnej. Jest zakazane u nas w prawie, zakazane systemy totalitarne, czyli nazizm, komunizm, prawda? I one są jakby zakazane. Oczywiście swastyka, sierp i moc są, je reprezentują, ale na przykład ci sami ludzie nie mają problemu, że przed Uniwersytetem Warszawskim albo wręcz na Uniwersytecie Warszawskim jest bardzo wielu marksistów, gdzie chodzą z gwiazdami radzieckimi, gdzie chodzą właśnie z sierpem i młotem. To nikomu, proszę państwa, nie przeszkadza i tutaj zrozumienie dla tego marksizmu czy tego no, bolszewizmu jest ogromne, a patrioci, narodowcy, niepodległościowcy, ludzie, którzy kochają własną ojczyznę, którzy się odnoszą do niepodległego państwa polskiego, no przekreślają te symbole. Oczywiście tam potem akurat pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i tutaj jakby pracownicy ratusza zaczęli się wycofywać, podawać zupełnie inne argumenty.
Ja powiem, wczoraj miałem taką rozmowę właśnie w ratuszu, w Biurze Bezpieczeństwa i ci panowie też mnie informowali, że, no, że żeby nie było mowy nienawiści. No to ja się pytam, co to jest mowa nienawiści, bo w naszym systemie prawnym nic takiego nie istnieje, prawda? A oni powiedzieli, że to oni będą o tym decydowali. No. Czyli to jest zupełna dowolność interpretacji, na co po prostu my się w Polsce nie możemy zgodzić. A tamta strona oczywiście wykorzystuje to wszystko do tego, żeby pokazywać niejako takie właśnie tę mityczną nienawiść. Mamy już jakiś czas po wyborach prezydenckich. Te wybory były no, wyjątkowo emocjonalne, bo i kampania była wyjątkowo długa, grano na różnych strunach w duszach naszych rodaków, no bo wiadomo, każdy głos się liczy. Myśmy już trochę o tym zapomnieli, mówię my, Polacy, ale łatwo odtworzyć sobie, bo internet niczego nie zapomina, stan między pierwszą a drugą turą wyborów, kiedy zostało na placu boju dwóch głównych zawodników, prezydent Warszawy i prezydent Polski, no i pozostał duża grupa ludzi, właśnie tak jak pan prezes mówi, zorientowana tożsamościowo, patriotycznie, narodowościowo, ale także wolnościowo, czyli, krótko mówiąc, wyborcy Krzysztofa Bosaka. I zaczęły się, no, trudno to inaczej nazwać, umizgi ze strony pana prezydenta Warszawy do właśnie środowiska, które skupione jest wokół Marszu Niepodległości, Rotmarszu Niepodległości. Internet natychmiast to wychwycił. Pojawiły się memy z panem Rafałem Trzaskowskim w koszulce śmierć wrogom ojczyzny, otwierający drzwi i mówiący czołem Wielkiej Polsce. Ale padły nawet deklaracje, że właściwie no, Marsz Niepodległości, wszystko w porządku, tak, byle tylko zachowywał się jak trzeba. Co zostało z tych deklaracji? No to była oczywista, czysta hipokryzja, z której dzisiaj nie zostało nic, bo przecież pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, powiedział o tym, że jeśli pojawią się właśnie te symbole, nie wiadomo jakie, ale jeśli się pojawią... Mowa nienawiści, to oczywiście tutaj będzie miasto działało. No to jest smutne, dlatego że dzisiejsza polityka toczy się na takim poziomie takiego oszustwa, ale już takiego oszustwa do kwadratu, takiego kłamstwa. My już się odporniliśmy poniekąd na to i to jest bardzo smutne, dlatego że dzisiaj przekazem rządzą media, a rządzi telewizja, prasa, internet, prawda? Wszystko tam można tak zestawić i tak uporządkować, że coś, co jest największym kłamstwem, może się wydawać największą prawdą. I dlatego tacy ludzie jak pan Rafał Trzaskowski mogą po prostu jednego dnia mówić jedno, drugiego dnia mówić zupełnie coś przeciwnego. Ja myślę, że jeśli pan Rafał Trzaskowski miałby trochę takiej honoru w sobie, takiej szacunku do tych słów, które sam wcześniej wypowiadał, no to dzisiaj po prostu nie zabierałby w tej sprawie głosu. Wie o tym, jak te marsze się odbywają. Nie walczyłby z tym, dlatego że nawet jeśli mu się nie podoba pewna optyka państwa, które my widzimy jako patrioci, tak szeroko rozumiani, to po prostu mógłby tego nie komentować, no, a wchodzić tutaj w spór, żeby znów się przypodobać swoim wyborcom, swoim sympatykom. No naprawdę to jest śmieszne jeszcze w tak krótkim czasie. Wybiegnijmy trochę myślą do przodu, czyli do listopada, do 11 listopada, Święta Niepodległości. Jak pan sądzi, jak będzie przebiegał Marsz Niepodległości, który jest no, taką największą tego rodzaju manifestacją patriotyczną w tej części Europy, w tej części świata? Czy pan jako prezes stowarzyszenia nie zastanawiał się nad czymś takim jak zaproszenie obu prezydentów, tak? I prezydenta Polski, i prezydenta Warszawy, no bo w końcu są dwa ważne urzędy w naszym kraju, żeby poszli razem z innymi patriotami w Marszu Niepodległości. No, prezydent Polski był zapraszany niejednokrotnie. Tutaj być może to takie zaproszenia dojdzie. Oczywiście też mamy swoje takie niedobre wspomnienia akurat ze współpracy w 2018 roku, bo tak troszeczkę pan prezydent nam chciał się wcisnąć w ten marsz, chociaż byliśmy gotowi do współpracy. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta miasta stołecznego Warszawy, no to tutaj sprawa jest dużo trudniejsza.
trudniejsze. Napisałem takiego tweeta w trakcie pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów o tym, że no, jeśli pan Trzaskowski zacznie kochać bardziej Warszawę niż Berlin, no to go, oczywiście go serdecznie witamy. Witamy wszystkich tych, którzy również głosowali na pana Trzaskowskiego. Nie ulega wątpliwości, że tam też są patrioci, po prostu bardzo często zmanipulowani poprzez ten system właśnie medialny, o którym wcześniej mówiłem, ale no, na dzień dzisiejszy no, trudno sobie wyobrażać, żeby pan Trzaskowski jednak z nami tutaj maszerował ramię w ramię, no, mógłby przynieść jakąś flagę dewiantów, prawda, sodomitów, mieć różne pomysły, z którymi niekoniecznie chcielibyśmy się zgodzić. Ale z drugiej strony państwo i przy okazji marszu 11 listopada i teraz marszu, który odbędzie się jutro z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, wybuchu Powstania Warszawskiego, zawsze deklarujecie, że każdy, kto chce, może uczestniczyć. Tak, my deklarujemy, że każdy, kto chce, ale który jest przywiązany do idei niepodległego państwa polskiego. No, pan prezydent Rafał Trzaskowski jest takim federalistą europejskim, czyli chce de facto ograniczyć niepodległość państwa polskiego, albo ją w ogóle zlikwidować. Chce zniesienia polskiej waluty, chce wprowadzenia związków partnerskich, prawda? Czyli tutaj w tej sferze obyczajowej jest takim progresistą bardzo silnym. On wspiera tutaj w Warszawie środowiska wprost marksistowskie. Wypycha już z takich uroczystości miejskich kapłanów nawet katolickich, no, no, czego nawet nie robili czerwoni. No, wydaje się, że ten człowiek stoi zupełnie dzisiaj w opozycji do tego, co my reprezentujemy. Jeśli niepodległość państwa polskiego będzie bliższa panu Trzaskowskiego niż interes Czwartej Rzeszy, która w tej chwili jest budowana jako Unia Europejska, no to, to oczywiście zapraszamy. Każdy może zmienić zdanie, panie, każdy może się naprawić. Panie prezesie, jak to jest, że to wszystko, o czym pan mówi, te z punktu widzenia Polaka, patrioty, no niekorzystne zjawiska, jednak w Warszawie, w stolicy Polski są tak silne. Prezydent Rafał Trzaskowski został wybrany głosami mieszkańców Warszawy. Tak? I to z potężnym mandatem społecznym. No jak to jest, że wielu naszych rodaków, warszawiaków ulega tym manipulacjom, jak pan powiedział? No, mnie ten system demokracji liberalnej bardzo się ogólnie nie podoba, bo to są taki konkurs piękności bardzo często, zwykły PR, nijak ma się on do rzeczywistości, dlatego że dzisiaj rządzą, w tej sferze rządzą media i to one generują, tworzą nasze wyobrażenie na temat rzeczywistości, jaka jest, jaką mamy ją widzieć, tak. Prawda? Nie jaka jest, jaką mamy ją widzieć, ale tak naprawdę wielu z nas nie ma zupełnie czasu, żeby zapoznawać się z tą polityką, z wydarzeniami, które się toczą w kraju, w naszej ojczyźnie, na świecie, prawda, w Europie i ulega bardzo szybko, bardzo łatwo w takiej manipulacji. I dlatego ci ludzie tutaj wybierają. Oczywiście często na Warszawę się mówi Warszawka, prawda? Warszawka. To większość mieszkańców Warszawy, no to niestety to są osoby, które skądś przyjechały. Często te osoby chcą dokonać takiego awansu społecznego. Bardzo szybko chcą się dostosować tutaj do tych... Wydaje im się, że to powinno być związane również z tą zmianą światopoglądu. Światopoglądu, obyczajów, prawda? A ja, proszę państwa, korzystając z tego, że jestem tutaj, mówię do was, bądźcie tacy, jacy byliście gdzieś tam na prowincji, dlatego że to prowincja jest dzisiaj sercem polskim. To polska wieś jeszcze jest sercem konserwatyzmu, tego, co wszystkiego w Polsce było dobrego, przywiązania do pewnych wartości, do pewnych zasad. Nie poddawajcie się temu, tak naprawdę temu trendowi, nie płyńcie z tym nurtem, jakby powiedział Herbert. No rzeczywiście, jesteśmy na skraju, a może już trwa ta wojna ideologiczna, wojna nie na pociski, tylko na symbole w sferze wartości? Kto wie, czy nie ważniejsze niż ta wojna kinetyczna. Przypomnijmy jeszcze na sam koniec naszej rozmowy dokładnie gdzie i kiedy rozpoczyna się jutro marsz i jaką trasą będzie się przemieszczał. Proszę państwa, godzina 17, centrum Warszawy, rondo imienia Romana Dmowskiego. Tam
Zaraz po godzinie W rozpoczyna się zgromadzenie, idziemy Alejami Jerozolimskimi do De Gaulle'a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, ulica Miodowa i wchodzimy na Plac Krasińskich pod wspaniały pomnik powstańców warszawskich i tam będziemy kończyli. Będą krótkie wystąpienia tam, natomiast będzie też, jak to się mówi, używając tej dialektyki urzędniczej, przekaz słowno-muzyczny. Będą artyści, którzy będą w tym słowno-muzycznym przekazie występowali. Będzie między innymi pan Norbert Smoła-Smoliński, inni. Zespołem Kontramundum. Tak, zapraszamy. Cóż, mogę tylko dołączyć się do tych zaproszeń, chociaż mnie na marszu nie będzie, bo ja, wierny moim korzeniom żoliborskim, będę w tym czasie na placu Wilsona i będę w żoliborskich uroczystościach uczestniczył. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Naszym gościem był Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ja także państwu dziękuję za uwagę. Namawiam, żebyście zostali z Telewizją Republika i dzisiaj, i przez kolejne dni. Marcin Bąk. Do zobaczenia.